Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy z mieszkańcami Krakowa. Witają się z Państwem. Adam Ślusarski. Gabriela Schroeder. Dzisiejszy temat na pewno zainteresuje znaczną część naszych widzów, a myślę, że każdego bez względu na to, czy mieszka w Krakowie, czy też w innym mieście, a może nawet nie mieszka w mieście, ale do miasta dojeżdża. W całej Polsce znane są problemy z brakiem miejsc do parkowania. Ten problem w znacznej mierze dotyczy również mieszkańców Krakowa i on się bardzo pogłębił. Światowe Dni Młodzieży, konsensus społeczny mający polegać na tym, aby udrożnić przejścia, dać również możliwość zaparkowania dla służb, dla przyjezdnych, pielgrzymów, turystów na jakiś określony czas. Tak mówią mieszkańcy, ale okazuje się, że ten czas biegnie, a miejsc parkingowych nadal nie ma. Co takiego się stało i kto za to odpowiada? Zapraszamy Państwa na nasz program. Nasz pierwszy rozmówca, pani Agnieszka Gilarska, pełnomocnik Komitetu Mieszkańców Nic o Nas, Bez Nas oraz Stare Podgórze. Temat naszego programu to Nic o Nas, Bez Nas, czyli tak naprawdę bez was, bez państwa. Pani Agnieszko, są problemy z miejscami parkingowymi i to bardzo znaczne. Proszę nam przybliżyć ten temat. Czy prawdą jest, że to się tak wzięło mniej więcej od Światowych Dni Młodzieży i trwa do dzisiaj? Tak, prawdą jest, że kłaniam się Państwu, dzień dobry. Zaczęło się tutaj właśnie od Starego Podgórza, od mieszkańców Starego Podgórza. Podczas Światowych Dni Młodzieży nastąpiły zmiany w zakresie ubytku miejsc postojowych. Na tych kilku ulicach tutaj w pobliżu, na których stoimy, zostało zabranych ponad 200 miejsc postojowych. I od Starego Podgórza, od naszej dzielnicy, od naszej parafii wszystko się zaczęło. Zmiany miały zostać zakończone po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. Natomiast co się stało? Padły sklepy na ulicy Kalwaryjskiej i zaczęły się problemy, które rozlały się potem na cały Kraków. Zostało zlikwidowanych w całej strefie płatnego parkowania ponad 3000 miejsc postojowych. To jest bardzo dużo, bo to jest około 15%. I my mamy wrażenie, do nas zaczęły się dołączać również inne osoby z innych dzielnic, praktycznie z wszystkich dzielnic. I co myśmy zrobili jako mieszkańcy? Myśmy się zjednoczyli i pokazaliśmy, że miasto jest wspólne i miasto to nasz wspólny dom i musimy się troszczyć o siebie wzajemnie, to znaczy jesteśmy sąsiadami i naszymi sąsiadami są również przedsiębiorcy, osoby niepełnosprawne i o to walczymy i walczymy w imieniu tych wszystkich osób, które zostały tymi zmianami wprowadzonymi przez pana prezydenta Majchrowskiego i jego urzędników, doprowadzone często do ostateczności, często do bankructwa, ale myślę, że taki zryw społeczny spowodował, że my się nie poddamy i że doprowadzimy do tego, że prawda wyjdzie na jaw i wszystkie nieprawidłowości, które mają miejsca, wiemy o tym, bo są prowadzone w tej sprawie nawet dwa śledztwa prokuratorskie pod kątem nieprawidłowości w tej materii. Prawo się obroni i mieszkańcy się obronią i my się nie pozwolimy wyrugować z centrum. My jesteśmy tutaj mieszkańcami rdzennymi, osobami, które prowadzą tutaj działalność gospodarczą i Kraków to nie tylko turyści, ale również turyści. Natomiast to, co robią władze miasta, to, co robi pan prezydent Majchrowski, doprowadza do antagonizowania różnych grup społecznych, mieszkańców, przedsiębiorców, osób niepełnosprawnych, rowerzystów, pieszych, osób, które korzystają z komunikacji miejskiej. Na to nie pozwolimy. Kraków jest jeden, Kraków to nasz dom. Mówi pani o tym, że jesteście zjednoczeni. Zbieraliście podpisy. Ile tych podpisów i w jakim czasie? I o czym świadczy ta skala? No myśmy wpadli na taki pomysł, kiedy zaczęły się też dołączać do nas inne osoby, aby przygotować taki projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania speckomisji. To jest taka nasza krakowska komisja nadzwyczajna odnośnie nieprawidłowości, które miały miejsce w Krakowie i w ciągu zaledwie 7 tygodni zebraliśmy ponad 9 tysięcy podpisów osób, które przekazały nam swoje dane wrażliwe, bo to były również numery PESEL, adresy zamieszkania, podpisy. Okazało się, że prawie 7 tysięcy to są podpisy, które zostały zweryfikowane przez Urząd Miasta Krakowa. Wystarczyło 4 tysiące podpisów i doprowadziliśmy do powstania Komisji Nadzwyczajnej, która w tej chwili bada nieprawidłowości, które mają miejsce od ponad 1,5 roku.
Dziękuję. Mówiła pani Agnieszka Gilarska, pełnomocnik Komitetu Mieszkańców Nic o Nas Bez Nas oraz Stare Podgórze. Proszę państwa, ponad 3000 miejsc parkingowych zniknęło, ponad 9000 podpisów ludzi, którzy protestują wobec tego stanu rzeczy. Myślę, że ten temat zasługuje na to, aby być z nami, być z mieszkańcami Krakowa. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Dariusz Kolasta, Komitet Nic o Nas Bez Nas i Stowarzyszenie Stare Podgórze. Proszę powiedzieć, czy w tak ważnej sprawie, o której dzisiaj rozmawiamy, były z państwem przeprowadzone jakieś konsultacje społeczne? Czy państwo wcześniej wiedzieli o tych zmianach, które mają być wprowadzone? Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę państwa, próbujemy rozmawiać z urzędnikami miasta od 2 lat w temacie nas interesującym. Niestety uważamy cały czas, że te konsultacje społeczne, które są niewystarczające, ponieważ wiele osób nie zostało w ogóle poinformowanych o tym, że będzie dokonane takie masowe harakiri w samochodach, jakie się teraz wydarzyło, czyli prawie 3 czy 3,5 tysiąca miejsc parkingowych zniknęło. Próbujemy przede wszystkim rozmawiać z panami prezydentami, którzy są odpowiedzialni za tą sytuację. Próbujemy rozmawiać z jego urzędnikami. Wysyłamy setki tysięcy, można powiedzieć już prawie, że setki pism, na które praktycznie nie mamy żadnej konkretnej odpowiedzi. Miasto robi swoje. Jeżeli robi jakiekolwiek konsultacje, to według nas te konsultacje są pozorowane. To znaczy te konsultacje tak naprawdę udają, że z nami rozmawiają, a i tak robią swoje. Dziękuję bardzo. Przejdę do rozmowy z panem Markiem Lebiestem z Komitetu i Stowarzyszenia również. Tak jak już mówiła pani Agnieszka, ta cała inicjatywa zjednoczyła was jako mieszkańców różnych dzielnic. Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta akcja zbierania podpisów? Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, to mieszkańcy po prostu zorganizowali się sami, po prostu widzieli, co się dzieje w tym naszym Krakowie, co robi Zikit, i stworzyliśmy ten komitet, który pozwolił na to, żeby ci ludzie zbierali podpisy. Dzięki też proboszczom parafii, którzy nam naprawdę dużo pomogli, dzięki prezesom spółdzielni, którzy też nam pomagali w zbieraniu podpisów, a przede wszystkim ludzie, którzy chodzili po mieszkańcach i zbierali te podpisy, żeby uzbierać wymaganą ilość. Tych 4000, gdzie mamy już ponad 8, znaczy było ponad 8. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jak słyszymy, sprawa płatnych parkingów, tych zmian, które zostały wprowadzone, wywołała bardzo wiele kontrowersji, ale również sprawiła, że wielu mieszkańców zjednoczyło się, aby walczyć o swoje prawa w Krakowie. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Pan Szymon Miłosz. Panie Szymonie, pan również jest mieszkańcem Krakowa, ale innej dzielnicy. Czy ten problem faktycznie dotyczy wielu dzielnic, a tak jak powiedziała przed chwilą pani Agnieszka, tak naprawdę większości lub wszystkich? Dzień dobry państwu. Tak, ten problem dotyczy większej ilości dzielnic. Zaczęło się, tak jak koleżanka mówiła, od Starego Podgórza. Później rozlało się na Stare Miasto i inne dzielnice okalające Stare Miasto. Zmagamy się z tym problemem już od przeszło 1,5 roku. To było asumptem do tego, żebyśmy się właśnie zjednoczyli jako mieszkańcy do walki. I w naszym imieniu chciałem serdecznie podziękować telewizji Trwam za żywe zainteresowanie się tym problemem. A dzisiejsza obecność programu Po Stronie Prawdy jest dobitnym dowodem na to, że sprawy zaszły już za daleko. Mam na myśli łamanie prawa przez urzędników prezydenta Majchrowskiego oraz ignorowanie po prostu mieszkańców. Panie Szymonie, proszę powiedzieć, jak pana sąsiedzi patrzą na ten problem, najbliżsi i ci dalsi, bo na pewno ze sobą rozmawiacie. Jaki tam panuje nastrój w związku z tym? No, sąsiedzi narzekają na to, że właśnie ciężko jest znaleźć miejsce do zaparkowania na permanentne korki, które akurat są i na tej ulicy, na której ja mieszkam, i moi sąsiedzi, ale również na okolicznych, ponieważ te zmiany w większej mierze uderzają w mieszkańców, a nie w ogół ludzi korzystających z infrastruktury. Osoby spoza centrum, tak jak wcześniej, tak dalej mogą wjechać do centrum, z tym, że nie mogą znaleźć miejsca do parkowania, ponieważ te miejsca zostały zlikwidowane. Efekt jest taki, że krążą w kółko samochody, no i są korki, tak? Oprócz tego nie wiadomo, z jakich powodów, można się tylko próbować domyśleć,
jest preferowana branża turystyczna. Do centrum ścisłego Krakowa mogą wjeżdżać wielkie autochary z turystami, które również blokują ruch, prawda? To są spaliny i tak dalej. A jednym z powodów wprowadzania tak zwanego programu Mobilny Kraków, to oczywiście się śmiejemy z tej nazwy, bo nazywamy go tak naprawdę zakorkowany, a nie mobilny, to było to, żeby było mniej samochodów, czyli mniej spalin, żeby było ekologicznie. No, teraz widzimy, jak to wygląda ekologia właśnie w wydaniu prezydenta Majchrowskiego i jego urzędników. Czy prawdą jest, że w związku z tym, że nie ma tych miejsc parkingowych, to ludzie tak krążą tymi samochodami, szukając ich? No tak, właśnie tak jest, no, ponieważ sami mieszkańcy nie mogą znaleźć miejsc, jeszcze ze względu między innymi na to, że prezydent wbrew oczywiście naszej woli, naszym protestom, podzielił jedną ze stref, to jest strefa w centrum, na cztery podstrefy, co powoduje, że mieszkaniec jednej ulicy może tylko w ścisłej bliskości tej ulicy zaparkować swój samochód w ramach tego abonamentu mieszkańca, który posiada. Jeśli by gdzieś dalej zaparkował, to już by musiał płacić dużo więcej, prawda? Dziękuję. Mówił pan Szymon Miłosz. Proszę państwa, okazuje się, że to nie tylko kwestia zniknięcia miejsc parkingowych, ale również wysokich opłat abonamentowych i wiele innych. Ruch kierunkowy, no wszystko po to, aby zapewne coś usprawnić, poprawić jakość powietrza, ale widać, że jest z tym problem. Zapraszamy państwa, by pozostać z nami. Pani Magdalena Baczyńska, Stowarzyszenie Stare Podgórze i Komitet Mieszkańców Nic o Nas Bez Nas, to nasz kolejny rozmówca. Pani Magdaleno, jak wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych w kontekście wprowadzonych zmian? Witam państwa. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że znacznie utrudniła się egzystencja osób niepełnosprawnych w obszarach, które dotknęła zmiana organizacji ruchu, likwidacja miejsc parkingowych również wpłynęła na to, że zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, dzieci chociażby, opiekujące się osobami niepełnosprawnymi mają bardzo znaczne, uciążliwe kontaktowanie się z tymi osobami. Nie ma możliwości podwiezienia ciężkich zakupów, nie ma możliwości zatrzymania samochodu, często po to, żeby odtransportować osobę niepełnosprawną z problemami poruszania się na przykład do lekarza. Chaotycznie wprowadzana zmiana organizacji ruchu, nieprzemyślana, rozciągnięta w czasie, spowodowała, że w ciągu na kilka miesięcy ZIKiD zlikwidował wszystkie koperty, czyli miejsca dedykowane osobom niepełnosprawnym, na którym osoby niepełnosprawne mogą stać bezpłatnie w Krakowie w strefie płatnego parkowania. Przez ten czas osoby niepełnosprawne bądź opiekunowie, którzy przewożą osoby niepełnosprawne, muszą stawać na miejscach ogólnie dostępnych i za postój na takim miejscu muszą płacić normalnie, czyli osoby niepełnosprawne pozbawione są swoich przywilejów wynikających z tytułu posiadania karty osoby niepełnosprawnej. Należy tutaj również wspomnieć o fakcie takim, że w tym samym czasie, w którym następowała zmiana organizacji ruchu, również Rada Miasta Krakowa uchwaliła uchwałę odnośnie zmiany przyznawania abonamentów w strefie płatnego parkowania. Zmiany te dotyczyły również osób niepełnosprawnych. Króciutko mogę wspomnieć. Zmniejszyła się możliwość wykupienia abonamentu osoby niepełnosprawnej z ulgi. To znaczy około 1000 osób niepełnosprawnych, mówimy tutaj o niepełnosprawności umiarkowanej, straciło prawo do wykupu takiego abonamentu osoby niepełnosprawnej, czyli w tym momencie rocznie zamiast płacić 30 zł płacą 3000. Z 30 zł 3000? Tak. Ponieważ w tym momencie mogą tylko ubiegać się o zakup abonamentu osoby niepełnosprawnej, osoby posiadające kartę parkingową. A do tej pory była taka możliwość, żeby również osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie innych orzeczeń również mogły ubiegać się o otrzymanie takiego abonamentu. Druga kwestia to jest taka, że osoba niepełnosprawna, aby wykupić taki abonament zniżkowy, musi posiadać własnościowe prawo do posiadania samochodu.
nie może korzystać z samochodu na przykład udostępnionego przez opiekujące się dziecko. To jest rzeczywiście bardzo problematyczne, ponieważ jeżeli tą osobą opiekuje się dziecko, które nie mieszka w strefie, to jest wydatek rzędu 250 zł miesięcznie. Proszę powiedzieć, jak to teraz wygląda w praktyce, bo pani ma w rodzinie taką osobę niepełnosprawną. Jak sobie w takiej sytuacji radzicie? No, trzeba płacić. Trzeba płacić. Po drugie jeszcze sytuacja jest taka, że akurat przez to, że zmniejszyła się liczba miejsc parkingowych w strefie, na przykład na Kazimierzu, została utworzona tak zwana zamknięta strefa, gdzie mogą wjeżdżać tylko nieliczni. Wszędzie zamontowano słupki, zlikwidowano miejsca niepełnosprawne. Przez to przychodnie, które świadczyły usługi z tytułu dostępu do lekarza rodzinnego z Kazimierza, na przykład z ulicy Estery, zostały przeniesione około 3 przystanki tramwajowe w inne miejsce. I na przykład moja teściowa musi dojeżdżać tam. Proszę powiedzieć, jakie są oczekiwania na dzień dzisiejszy przedstawicieli waszego komitetu? Mamy pewien pomysł, który przedstawiliśmy już zarówno podczas konsultacji, jak i na sesji Rady Miasta. Jest to taki pomysł, gdzie na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mogłyby stać bezpłatnie, nie tylko na miejscach wyznaczonych, tylko na każdym miejscu w obrębie strefy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zaparkowanie samochodu w centrum Krakowa zawsze było wielkim wyzwaniem, a teraz z tego, co słyszymy, no, graniczy prawie z cudem i do tego są jeszcze dyskryminowane w tej kwestii osoby niepełnosprawne. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami. Przypomnijmy, znajdujemy się w Krakowie. Nic o nas, bez nas. To temat dzisiejszego programu. Pan Mirosław Szczygieł, kolejny nasz rozmówca. Panie Mirosławie, troszeczkę wybrzmiała ta kwestia, ale nie do końca. Jak te uregulowania nowe odbijają się na przedsiębiorczości, na handlu? Czy to jest takie duże utrudnienie, które powoduje, że faktycznie sklepy no, padają? Witam wszystkich. Tak, niestety te zmiany, które wprowadzał ZIKIT, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, jak również likwidacje, bardzo mocno uderzają w drobnych przedsiębiorców, którzy mają różne swoje działalności na głównych ulicach, głównych ciągach handlowych, gdzie wcześniej na przykład można było zatrzymać się samochodem, załatwić jakieś drobne sprawy, odjechać, przyjeżdżał ktoś następny. Ale powiedzmy, no nie każdy może podjechać pod sklep samochodem, z tym się możemy pogodzić. Natomiast bardzo duże utrudnienia wprowadzili nam, jeżeli chodzi o kwestie dostaw. Powiem taki przykład, że pierwsze zmiany właśnie po Światowych Dniach Młodzieży na ulicy Kalwaryjskiej, gdzie wprowadzono separatory, czyli w ogóle nie było możliwości nawet na dziko, że tak wyrażę brzydko, zatrzymać się, żeby zrobić zaopatrzenie sklepu, to na 130 czy 140 sklepów jakieś 1,5 kilometra ulicy stworzono dwa miejsca dla dostawców jeszcze, których można było stawać od wieczora od godziny 20 do godziny 7 rano. I na nasze potem jak gdyby uwagi powiedzieli, to proszę sobie to nosić w rękach. No, dostawa do sklepów to nie jest 100-200 kilo, to są dostawy paletowe, 500 kilo, tony. No, wyobraźmy sobie 130 sklepów, jak do każdego tona towaru musi iść i to wszystko po chodniku, tak, po którym chodzą piesi. Generalnie chciałem powiedzieć, że miasto to jest jak gdyby żywy organizm, prawda? To są mieszkańcy i jakaś infrastruktura, która je obsługuje. Jeżeli te sklepy po prostu padną, no bo tak to do tego to zmierza, więc mieszkańcy, którym się utrudnia życie po pierwsze poprzez właśnie to, że nie mogą normalnie funkcjonować ze swoimi samochodami, po drugie nie mogą zrobić podstawowych zakupów, no bo trudno, żebyśmy po każdą bułkę jeździli do centrum handlowego, to powoduje wyludnienie miasta. I jest to fakt stwierdzony, ponieważ stare miasto, obręb Starego Miasta, które jest bardzo turystyczne,
przeciągu 10 lat populacja zmniejszyła się z 40 do 30 tysięcy ludzi. To samo dzieje się w tej chwili na Kazimierzu, które jak gdyby ze Starego Miasta przesunęło się to w stronę Kazimierza. Tamtym już nikt nie chce mieszkać. Nie tylko ze względu na ruch bardzo duży turystów, czyli głośność, ale właśnie z tego względu, że wszystkie takie małe sklepy, które obsługują lokalną społeczność, po prostu padają, bo nie mają klientów, tak? Bo turysta nie potrzebuje bułki. On potrzebuje wejść, wypić piwo, zjeść obiad. Dlatego branża turystyczna się rozwija. My nie mamy nic przeciwko branży turystycznej. Kraków z tego żyje, wielu mieszkańców z tego żyje, są z tego podatki, ale na Boga jest gdzieś jakaś granica. Za chwilę będziemy drugą Barceloną, tak? Gdzie mieszkańcy po prostu zaczęli nienawidzić turystów, bo nie mogą żyć we własnym mieście. Czy nie wiem, czy władze miasta do tego dążą? No tak nam się wydaje, bo wszędzie widzimy, że te zmiany, które wprowadzają władze miasta, powodują wypieranie mieszkańców, może nie wypieranie, ale powodują duże utrudnienia dla mieszkańców, natomiast wręcz przeciwnie, są ułatwieniem dla turysty, prawda? I no, nie chcemy się z tym pogodzić, bo chcemy po prostu żyć w tym mieście, tak? Normalnie, tak jak nasi rodzice, po prostu funkcjonować tutaj, a nie wyprowadzać się na peryferię i tu przyjeżdżać, żeby zwiedzić Kraków. Niektórzy turyści też samochodem przyjeżdżają. Panie Mirosławie, więc to dotyczy tylko ścisłego centrum, czy też naprawdę to się tak rozlało, że gdzie indziej też są problemy, że nie można dojechać i chociażby z tym towarem, tak? Czy to, bo tak przeważnie myślimy, no to jest takie bardzo ścisłe centrum, Starówka, no większość ludzi mówi, no faktycznie tam zróbmy taką enklawę, żeby tam jakoś inaczej to wyglądało. Jak to wygląda? Ja nie mówię o ścisłym centrum, mówię o całej strefie opłatnego parkowania. Ta strefa opłatnego parkowania to nie jest tylko centrum, tam Stare Miasto, Kazimierz, a również boczne dzielnice. To są wszystkie boczne ulice, gdzie po prostu zmniejszenie ilości miejsc parkingowych powoduje to, że dostawca nawet na jakiejś bocznej ulicy też nie może podjechać i zaparkować po prostu, no bo nie ma gdzie, bo wszystko jest zajęte. Więc to nie jest kwestia ścisłego centrum, to jest kwestia po prostu całej strefy płatnego parkowania, gdzie nie ma my gdzie parkować. Dziękuję. Mówił pan Mirosław Szczygieł. Jak widać, nowe uregulowania powodują problemy i to bardzo poważne, no bo nawet jeśli ci mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować, no ale żyć z czegoś trzeba, no trzeba dowieźć chociażby towar. Okazuje się, że jest to po prostu niemożliwe. Zostańcie państwo z nami. Szanowni Państwo, wątpliwości co do zmian w strefie płatnego parkowania wyrazili również radni. Poproszę w tym momencie o materiał filmowy. Od jakiegoś czasu w mieście Krakowie toczy się dyskusja na temat zmiany polityki, szeroko pojętej polityki transportowej. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zmierza w kierunku takim, żeby ograniczyć ruch samochodowy w centrum. Natomiast zmiany, które są proponowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, są nie do przyjęcia, jeżeli chodzi o mieszkańców, i nie do przyjęcia też, jeżeli chodzi o nas, o radnych. To są zakazy, nakazy, jest to eliminowanie ruchu samochodowego z centrum w taki sposób kategoryczny. Montuje się szereg słupków, kilka tysięcy słupków zostało zamontowanych, które uniemożliwiają dostęp do miejsc parkingowych. Eliminuje się te miejsca parkingowe, zlikwidowano też kilka tysięcy miejsc parkingowych w ścisłym centrum. Od początku tym zmianom sprzeciwiają się mieszkańcy, wypowiadają się w tej kwestii jednoznacznie. Są to utrudnienia, są to uciążliwości w wielu przypadkach, z którymi muszą się borykać na co dzień. Często osoby też niepełnosprawne nie mogą dojechać czy też zaparkować w miejscu, gdzie dotychczas mogły z niego korzystać. Jest to ograniczenie dostępu do przestrzeni publicznej, z której dzisiaj mieszkańcy mogli swobodnie korzystać. My się z tym nie zgadzamy i oczywiście możemy gdzieś wprowadzać jakieś zmiany, ale powinno być to wprowadzane drogą ewolucji, a nie rewolucji, i Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, żeby wprowadzać takie zmiany, powinien też oferować coś w zamian, powinien rozwijać infrastrukturę
komunikacyjną, natomiast z tym są duże problemy. W Krakowie w ostatnim czasie mamy dość dużą ilość wykolejeń tramwajów. Infrastruktura tramwajowa jest w złym stanie, chodzi tutaj o tory tramwajowe. Około 25% tych torów nadaje się do kapitalnego remontu, więc nie można wprowadzać ograniczeń, nie dając ludziom czegoś w zamian. Ludzie muszą mieć możliwość transportu, komunikacji. Jeżeli dzisiaj korzystają ze samochodu swojego, to dlatego, że po prostu inna forma komunikacji nie jest w ich przypadku możliwa. Jeżeli chodzi o posiedzenie komisji, to została ona powołana z woli mieszkańców. Mieszkańcy zgłosili uchwałę obywatelską, zbierając odpowiednią ilość podpisów i na mocy tej uchwały została powołana komisja. Jedno, co mnie bulwersuje jako radnego, taką mam ocenę sytuacji, to, że ta komisja działa trochę opieszale i mam wrażenie, że jest tu rodzaj obstrukcji ze strony służb pana prezydenta, ponieważ od powołania komisji mija już trzeci miesiąc, a my tak naprawdę merytorycznie nie pracujemy, ponieważ urzędnicy na komisję, którzy reprezentują pana prezydenta, albo przychodzą nieprzygotowani, albo nie mają nic do powiedzenia, a też materiały, które zostały dostarczone, są niestety, mają charakter minimalistyczny, nie są kompletne i nie możemy merytorycznie zająć się sprawą. Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu uda się wreszcie ruszyć i wyjaśnić te najbardziej palące problemy, które zgłaszają mieszkańcy, zmiany, które są kontrowersyjne, poprawić to, gdzieś zgłosić do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu zmiany powrotne, które umożliwią mieszkańcom życie na takim poziomie, jak miało to miejsce dotychczas. Mieszkańcy już od dawna alarmowali, że zmiany, które są wprowadzane w centrum miasta i także w dzielnicy Podgórze, czyli starych dzielnicach Krakowa, są niezgodne nie tylko z prawem, ale są wykonywane bez konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ponieważ to jemu podlega Stare Miasto i także Podgórze. Jeszcze wtedy nie było mowy o tej nadzwyczajnej komisji i w związku z tym postanowiłem wystąpić do prokuratury okręgowej w Krakowie z wnioskiem o zbadanie, czy te działania wojewódzkiego konserwatora, czy też zakładu ZIKIT-u są zgodne z prawem. Tu były różne bardzo opinie, ponieważ ZIKIT z jednej strony na początku mówił, że takie konsultacje nie są wymagane. Później stwierdził, że jednak może takie konsultacje przeprowadzić. W każdym razie prokuratura okręgowa przekazała tą sprawę do prokuratury rejonowej w Nowej Hucie, bo akurat to jest właściwość tej sprawy i prokuratura podjęła czynności i w tej chwili prowadzi śledztwo o złamanie prawa przez urzędników ZIKIT-u. Ja nie mogę oczywiście pani powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili, to znaczy na jakim etapie są prace prokuratury, natomiast one są wszczęte. Wydaje się, że jeżeli prokuratura wszczęła, to znaczy, że i mieszkańcy, i także ja mieliśmy podstawy, żeby alarmować i mieszkańców, i władze Krakowa o tym, że nie dzieje się dobrze. Ponieważ to, co zostało zrobione w centrum miasta, to znaczy wykonanie, nie wiem, tysięcy słupków, nie dość, że to kosztuje duże pieniądze, to jednak burzy układ urbanistyczny Starego Miasta i Podgórza, no, miejsc ważnych nie tylko dla Krakowa, ale w ogóle dla Polski, prawda? To jest jednak miejsce szczególne i samowola, której moim zdaniem dopuścił się ZIKIT bez wyraźnej opinii konserwatora, no, jest złamaniem prawa. Działa komisja, speckomisja od pewnego czasu. Co możemy powiedzieć na tym etapie prac? Jaki obraz nieprawidłowości rysuje się po tych ostatnich speckomisjach? Znaczy, tak naprawdę to odbyły się dwa posiedzenia, jedno formalne, a drugie merytoryczne. Mieszkańcy i radni byli przygotowani do dyskusji, natomiast no niestety przedstawiciele urzędu nie byli absolutnie przygotowani do tej dyskusji i to posiedzenie zostało przełożone na najbliższy poniedziałek i wtedy uzyskamy jakąś odpowiedź. Jeżeli uzyskamy,
Komisja też prosiła o to, aby pan prezydent pojawił się na obradach tej nadzwyczajnej komisji. Prezydent się nie pojawił. Myśmy znowu wystąpili z jeszcze jednym, z prośbą oczywiście o to, żeby pan prezydent się pojawił, ponieważ urzędnicy byli nieprzygotowani do dyskusji. Był to głos radnych, a my przechodzimy do rozmowy z mieszkańcami, którzy od samego początku alarmowali, że te zmiany, które zaszły w strefie płatnego parkowania, są niekorzystne dla mieszkańców. Pan Marek Gilarski, panie Marku, jako stowarzyszenie, jako mieszkańcy alarmowaliście o tych zmianach, ale przez to, jak mówicie, jesteście szykanowani. W jaki sposób? Znaczy my w ogóle podchodzimy do tego z coraz większym dystansem i spokojem, ponieważ to jest świadectwo właśnie frustracji, złości, bezradności urzędów, tak? Jeśli mówimy o budżecie Krakowa, który wynosi 5,5 miliarda złotych, a przecież główną osobą realizującą budżet jest w sensie personalnym prezydent Majchrowski. Jeśli mówimy o budżecie ZIKIT-u, który wynosi 1,5 miliarda złotych, to oni sobie nie radzą z prawdą, którą głoszą społecznicy, ludzie, którzy za własne pieniądze walczą z tą machiną. I oczywiście cała litania tych wykluczeń i tych wykroczeń, można powiedzieć, urzędników, by jest długa, nie starczyłoby tutaj czasu w tym programie, ale ja się oprę na najbardziej takich znamiennych przykładach. Mianowicie pierwszy przykład jest taki, że kiedy organizowaliśmy protest na ulicy Krakowskiej, no to tuż przed protestem pojawiła się na stronie ZIKIT-u takie ostrzeżenie przed nami, że żeby nie przychodzić tam, bo tam się spotykają przeciwnicy prawa, osoby, które będą nawoływać do łamania prawa. Otóż protest był legalny, był zgłoszony, przebiegł w sposób pokojowy, chodziliśmy tam, gdzie mieliśmy chodzić, robiliśmy to, co mieliśmy robić. Nie było żadnych zastrzeżeń ze strony tych, którzy nadzorowali ten protest, a mimo to zostaliśmy określeni jako łamacze prawa. Potem się okazuje, że ci łamacze prawa potrafią zwołać komisję, która zastanawia się mocno nad tym, czy prawa nie łamią ci, którzy nazywali nas łamaczami prawa. Więc zupełnie jakiś paradoks, to jest jedna rzecz. Byliśmy również w komentarzach, jakby tutaj stawiani pod ścianą na zasadzie takiej, że należałoby ich staranować, rozjechać tramwajami i tak dalej, nas. Więc myśmy po prostu wystąpili z oficjalnym protestem, żeby takich jednak na oficjalnych portalach miejskich nie używać takich sformułowań i to zostało oczywiście wycofane, ale po pewnym czasie, kiedy nasz protest został uwzględniony. Sami z siebie administratorzy portalu nie widzieli takiej potrzeby, więc to jest znamienne. Druga rzecz jest taka, jeszcze chcę powiedzieć o jednym, że jakby w podobnym czasie ZIKIT do tego czasu, kiedy nazywa nas łamaczami prawa i robi nam czarny PR, a tak naprawdę biały, no robi czarny PR swoim poplecznikom na przykład z krakowskiej masy krytycznej, rowerowej masy krytycznej, gdzie reklamuje tego typu wydarzenie i nas przychodzi na 200 osób, jest 200 łamaczy prawa, a potem na takie wydarzenie, gdzie podaje się trasę przejazdu, gdzie podaje się godziny tego zebrania, czyli de facto uprawia się reklamę dla tego typu wydarzenia, przyjeżdża 6 albo 9 rowerzystów. Więc to są takie znamienne przykłady, no, że jednak prawda się obroni. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednym, że myśmy byli już w różny sposób nazywani jako bydło, Janusze, oszołomy, banda, wariaci i tak dalej. To wszystko są sformułowania ocenne, wystawiają świadectwo tym ludziom, którzy je po prostu formułują, a nie nam. A ja chcę powiedzieć jedno, że odnośnie Januszy czy Januszów, w naszym stowarzyszeniu nie ma ani jednego Janusza. Nie ma tu także żadnej osoby chyba o imieniu Janusz, więc nie ukrywam, że chcielibyśmy trochę poszerzyć nasze szyki i wszystkich Januszów i Januszy serdecznie zapraszamy do komitetu i do stowarzyszenia. Przyjmiemy Was z otwartymi rękami i będziemy Was bronić. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Ja tylko przypomnę, że zapraszaliśmy na nasz dzisiejszy program przedstawicieli ZIKIT-u, przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku. No jak do tej chwili niestety nikt na nasz program się nie zjawił. Kolejny rozmówca, pan Piotr Kubiczek. Panie Piotrze, pan również jest żywo zainteresowany tym tematem. On pana dotyka, tak?
bezpośrednio dotyka jako mieszkańca dzielnicy 5 Krowodrza i wraz tutaj z wszystkimi, którzy są przedstawicielami 8 dzielnic Krakowa, stanowimy zespół czy grupę mieszkańców, którzy tak naprawdę bezpośrednio cierpią na wprowadzonych zmianach i dotyka nas to bezpośrednio, bo wracając z pracy często po godzinie 20, kiedy kończy się obowiązująca strefa płatnego parkowania, jeździmy wielokrotnie naokoło, ponieważ najczęściej jest wprowadzony ruch jednokierunkowy, budujemy w ten sposób zanieczyszczenie powietrza w jakimś sensie, prawda, i po kilka minut, a nieraz nawet kilkanaście szukamy swojego miejsca do parkowania, kilkaset metrów od swojego miejsca zamieszkania. Ponoć te rozwiązania mają na celu ułatwić życie rowerzystom, no generalnie jakoś tak oczyścić powietrze też w Krakowie, dużo o tym słyszymy. Jak to wygląda? W Krakowie w tej chwili 165 ulic jednokierunkowych jest, ma wprowadzony jakby kontraruch. Stało się to jakby na podstawie interpretacji przepisów, że taki kontraruch powinien posiadać 3,75 metra wolnego pasa. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydało taką interpretację, gdzie 2,25 metra powinno być zostawione dla samochodu, który jedzie we właściwym kierunku, a 1,5 metra do rowerzysty, który jedzie naprzeciw. No niestety spotkaliśmy się w Krakowie z tym, że tak jak ze wszystkim, z tymi zmianami, które są wprowadzane chaotycznie, że wprowadzono je właściwie na tych ulicach w co najmniej kilkudziesięciu, jak zauważyliśmy, gdzie one nie spełniają tego warunku, tak? To niestety powoduje, że takie ulice jak Strzelecka, Sienkiewicza, Lubelska, Michałowskiego, Grabowskiego, Kochanowskiego, Chopina, Gala spowodują, że tam jakby ich szerokość tego wolnego pasa, żeby minął się samochód, często nie jest to samochód osobowy, mały, często są furgonetki, czasami śmieciarki, no różnego typu, większe samochody, nie są w stanie na ulicach, uwaga, od 2,90 m do mniej więcej 3,40 czy 50, bo takie ulice pomierzyliśmy, czyli one nie spełniają tego warunku 3,75, tak naprawdę minąć się z nadjeżdżającym samochodem. Z jakiego powodu? Ano z takiego powodu, że najczęściej po obu stronach jest parkowanie równoległe, tak? Czyli tam po obu stronach parkują samochody. Więc teoretycznie rowerzysta powinien zsiąść z rowera, tak? I zejść na wolny pas, żeby przepuścić nadjeżdżający samochód. On nie jest w stanie tego zrobić. Od razu zaznaczam, że sam jestem aktywnym rowerzystą i wielokrotnie miałem z tym problem. A jak wyglądało to wcześniej, jeśli chodzi chociażby o rowerzystów? Znaczy wcześniej, no generalnie te jakby ulice zostały wprowadzone w sieć ścieżek rowerowych. My mówimy tutaj oczywiście o Starym Mieście, jakby z natury rzeczy. Powoływano się na przykład Niemiec, gdzie obligatoryjnie większość ulic jednokierunkowych jest wprowadzona właśnie, jest prowadzony kontraruch. Tylko no jak to często właściwie właśnie w Polsce bywa, a szczególnie w Krakowie, to zrobiono to chaotycznie i w sposób nieprzemyślany i naraża się w ten sposób niestety użytkowników tych dróg no, na problemy. Oby oczywiście one nie zachodziły. Natomiast no, tutaj nawet mogę się powołać na dyrektora Miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, pana Marka Dworaka, który również kontestuje te zmiany i uważa, że wiele z tych ulic stanowi zagrożenie dla uczestników tych dróg. Ale no, wynika z tego, co pan mówi, że jest to takie zagrożenie urzędowe, no po prostu spowodowane przez ludzi, którzy no, znają się na tym, wiedzą jak to robić, tylko co, robią źle. Wielokrotnie tak? Spotkaliśmy się z tym w Krakowie, że na interpelacje posłów, które były pisane w sprawach dotyczących zmian w strefie płatnego parkowania w Krakowie, w ZIKIT, czy nie wiem, Wojewódzki Konserwator Zabytków, reagowali w bardzo taki pobłażliwy sposób, w ogóle nie przejmując się zawartością tych interpelacji, gdzie jasno stało, że powinni się trzymać przepisów, powinni się trzymać prawa. No więc nasze pytanie jako mieszkańców jest następujące. Czy prawo w tym mieście obowiązuje, czy nie? A jak wygląda ta sytuacja z konserwatorem zabytków? To co on miałby tutaj do powiedzenia? Znaczy, konserwator zabytków tak naprawdę ma tutaj głos decydujący. Jeżeli w zabytkową tkankę miasta, na Starym Podgórzu, na Starym Kazimierzu, czy na Starym Mieście wbija się słupki, tak, gdzie nie ma zgody tak naprawdę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na taką działalność, no to rozumiem, że za chwilę te słupki będzie się likwidować, ponieważ w jednej z interpelacji jest informacja, że być może nastąpi przywrócenie stanu zabytkowej tkanki miasta do stanu wyjściowego. A wiadomo panu, no, kto
kto te słupki wyprodukował, jaka firma? No wiadomo, to oczywiście tylko zlecającemu, czyli rozumiem Zykitowi. Rozumiem, że będą one usuwane. No. Pewnie w trybie zapytania publicznego taką informację byśmy dostali. Natomiast tutaj oczywiście wszystko w rękach władzy. Wiadomo nie od dzisiaj, że Wojewódzki Koncert Zabytków prowadzi bezpośrednią kontrolę nad tym, co się wydarzyło właśnie w tych miejscach, o których wspominałem, czyli na Starym Mieście, na Starym Kazimierzu i Starym Podgórzu. I być może okaże się, że faktycznie będą ustalenia takie, że trzeba będzie przywrócić ten stan początkowy, wyjściowy. Czyli mówiąc w skrócie, konserwator zabytków na to zgody nie wyraził, ale słupki stoją, tak? Ten permanentne łamanie prawa następuje. No pytanie właśnie jest następujące. Czy Zykit stoi ponad prawem? Dziękuję. Mówił pan Piotr Kubiczek. Jak widać, proszę państwa, sytuacja wydaje się być bardzo klarowna, ale chyba nie dla wszystkich. Myślę, że warto pozostać z nami, aby ten temat do głębi poruszyć, ponieważ jak mówiliśmy na początku, dotyczy on nie tylko mieszkańców Krakowa, ale chociażby turystów, czyli nas wszystkich, bo wszyscy chcemy przyjechać kiedyś do Krakowa, by zwiedzić to piękne miasto. A my powracamy, szanowni państwo, do rozmowy z panią Agnieszką Gilarską, pełnomocnikiem Komitetu Nic o Nas Bez Nas i Stowarzyszenie Stary Podgórz. Pani Agnieszko, usystematyzujmy jeszcze może, czego tak konkretnie dotyczy ten spór i jakie konkretne zmiany zostały wprowadzone? No przede wszystkim likwidacja ponad 3000 miejsc postojowych. Nie trzeba było tego robić, natomiast to nastąpiło ze złamaniem prawa, szczególnie w tych tak zwanych zabytkowych układach urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków, ale jeszcze w obrębie UNESCO. I teraz mamy nie tylko taką sytuację, że tutaj wojewódzki konserwator zabytków jakby kontroluje, ale wojewódzki konserwator zabytków jest kontrolowany w tej chwili, ponieważ no, my odnosimy takie wrażenie, że wojewódzki konserwator zabytków od paru miesięcy próbuje się dogadać z władzami miasta i stąd pojawiła się interpelacja poselska w naszej sprawie. I do czego doszło? Musiał w naszej sprawie interweniować pan premier Gliński, który nakazał wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków to, aby zastosował przywrócenie tego do stanu poprzedniego. No my się zastanawiamy, dlaczego wojewódzki konserwator zabytków, mimo naszych interwencji od wielu miesięcy, pozwolił na samowolę konserwatorską. Uważamy, że nie tylko Zykit, ale również wojewódzki konserwator zabytków no nie powinien w ten sposób się zachowywać. Kolejna kwestia, to jest, na to trzeba zwrócić uwagę. Gdzie są Straż Miejska, gdzie jest policja? To nie my, mieszkańcy, jesteśmy od tego, aby w tej chwili pokazywać, że prawo jest złamane. Ale jeżeli prawo było łamane i że kierowcy stawali w niedozwolonych miejscach, to od tego są służby, od tego jest policja i od tego jest Straż Miejska, a nie słupki, które zostały postawione, tysiące słupków, wydane kilka milionów złotych i teraz kto za to zapłaci, jeśli trzeba to będzie przywracać do stanu poprzedniego. I mamy sytuację taką, że no, jeżeli się to potwierdzi, Komisja Rady Miasta Krakowa to potwierdzi, no to kto za to zapłaci? No, my wszyscy za to zapłacimy, urzędnicy poniosą konsekwencje, ale są miliony złotych wydatkowanych środków publicznych. Ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Te zmiany odbyły się bez zgody konserwatora, również w układzie UNESCO. No może być takie zagrożenie, że za chwileczkę się okaże, że Kraków przestanie być w UNESCO, ponieważ odbywa się tutaj samowola konserwatorska. Wojewódzki konserwator zabytków nic sobie z tego nie robi. Miejmy nadzieję, że te sprawy zbada speckomisja, która dzięki właśnie wam jako mieszkańcom została powołana. Proszę powiedzieć, jak też wyglądała walka o tą speckomisję? No wyglądało to z naszej perspektywy no, w taki sposób, że mieszkańcy pokazali, że miasto jest wspólne. Ja to o tym powiedziałam. Miasto to nasz wspólny dom i my ponad różnymi podziałami, również politycznymi podziałami, bo tutaj jesteśmy mieszkańcami, każdy ma jakieś swoje preferencje polityczne,
potrafiliśmy się zjednoczyć, ale co jest bardzo ważne, ja o tym już wspominałam, my nie możemy traktować wybiórczo miasta, to znaczy, jeżeli nam tutaj w Starym Podgórzu półtora roku, czy prawie dwa lata temu pan prezydent Majchrowski proponował właśnie zrobienie tak zwanej strefy ograniczonego ruchu, czyli że my mieszkańcy będziemy mogli tutaj wjeżdżać, to myśmy wtedy powiedzieli, my się na to nie zgadzamy, dlatego że rzeczywiście dla nas, dla mieszkańców byłoby to korzystne, ale już nie dla przedsiębiorców prowadzących na terenie Starego Podgórza działalność gospodarczą, ponieważ ich klienci nie mogliby do nich dojechać. Natomiast polityka pana prezydenta Majchrowskiego jest właśnie taka, antagonizowanie. I teraz chciałabym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Naszym zdaniem skala likwidacji to mogłaby być kilkaset miejsc postojowych. To miasto wyznaczyło w 2015 roku miejsca postojowe, które w części były niezgodne z prawem. Miasto przez kilka lat pobierało opłaty z tego tytułu. I teraz zastanawiam się, czy miasto zwróci te pieniądze osobom, które płaciły za strefę płatnego parkowania. I teraz gdyby miasto zgodziło się na nasze propozycje, to skala byłaby taka, że wszyscy byśmy się pomieścili. Mógłby być kontraruch rowerowy, piesi mieliby wystarczającą ilość miejsca, byłyby koperty dla osób niepełnosprawnych, nie byłoby koszmarnych słupków i no niestety ta polityka wszystko wskazuje na to, że ma na celu, żebyśmy się stąd po prostu wynieśli, ale my się nie poddamy i na koniec pewnie jeszcze Państwu powiemy, jakie jest nasze hasło. Pani Agnieszko, ja jeszcze wrócę do tej speckomisji, dlatego że ta komisja działa jakby ponad podziałami i to też chyba świadczy o tym, że to nie jest sprawa jakaś błaha, która dotyczy i wymyślona przez kilku mieszkańców. No właśnie, to nie jest sprawa błaha, natomiast początki były takie, że przewodniczącym komisji chciał się mianować radny z klubu pana prezydenta Majchrowskiego, radny prezydencki, który byłby sędzią we własnej sprawie w tej materii. Myśmy się stanowczo temu sprzeciwili, nie tylko dlatego, że to radny prezydencki, ale ta osoba, pan radny Wantuch, od początku jakby kibicował tym zmianom, które wprowadzał pan prezydent Majchrowski od prawie dwóch lat. Więc myśmy zaoponowali, nie zgodziliśmy się na to i doprowadziliśmy do tego, do takiej bardzo pięknej sytuacji, że klub, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa zaproponował na stanowisko przewodniczącego komisji radnego z Platformy Obywatelskiej, a przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej na zastępcę przewodniczącego radnego z Prawa i Sprawiedliwości. I to jest piękne, bo widzimy, że wreszcie, szkoda, że tak późno, ale że radni widzą, dostrzegają, że to jest ogólnokrakowski problem i że nie mogą pozwolić na to, żeby było łamane prawo i ta ostatnie posiedzenie komisji zupełnie kompromitujące, kiedy my jako mieszkańcy przygotowaliśmy półtora godzinną prezentację w tej sprawie, przygotowaliśmy ponad 200 stron dokumentów dla panów radnych i kiedy pan przewodniczący zapytał urzędników pana prezydenta Majchrowskiego o to, no to co państwo na to, bo mieliście czas na to, żeby się przygotować, to dyrektor ZIKIT-u powiedział, że nie jest przygotowany. My tak nie chcemy być traktowani, dlatego zwróciłam się z wnioskiem w imieniu mieszkańców do radnych miasta o to, aby na następne posiedzenie komisji na najbliższy poniedziałek wezwano pana prezydenta Majchrowskiego. I co jest bardzo istotne, radni jednogłośnie uznali, że mamy rację i jednogłośnie przegłosowali to, aby pan prezydent Jacek Majchrowski, odpowiedzialny za te zmiany, bo to nie jest jakiś enigmatyczny ZIKIT, pan prezydent Majchrowski odpowiada za te zmiany. To on zarządza polityką również kadrową w Krakowie. I mamy nadzieję, że pan prezydent Majchrowski nie stchórzy i pojawi się na najbliższej komisji, ponieważ był zapraszany przez nas na ostatnie posiedzenie, nie pojawił się, wysłał swoich nieprzygotowanych urzędników, ale liczymy na to, że pan prezydent po prostu się stawi i odpowie na pytania mieszkańców, ale przede wszystkim również na pytania radnych. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, o to, jak wyglądają prace w tej komisji specjalnej. Zapytaliśmy również radnych. Poproszę o materiał filmowy. Zgodnie ze statutem miasta Krakowa, mieszkańcy przy podpisach ponad 4000 głosów mogą zawnioskować o uchwały do Rady Miasta Krakowa i tak się stało. W tym przypadku mieszkańcy, którzy byli niezadowoleni z pewnych działań w mieście, zawnioskowali o powołanie specjalnej komisji do spraw zbadania
organizacji ruchu, szczególnie w centrum. Na wniosek tych mieszkańców został zgłoszony projekt uchwały i Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu tej komisji. No i rozpoczęliśmy pracę przed kilkoma tygodniami. Jeśli chodzi o naszą pracę, konserwator nie odpowiadał, ale odpowiadał na wniosek samych zainteresowanych, czyli mieszkańców, i w ustawie o dostępie do informacji publicznej podał wszystkie kwestie związane z tym, czy była kontrola, czy wydał zezwolenie. Także te informacje mamy w formie papierowej. Czekamy w tej chwili na wyjaśnienia ZIKIT-u, czyli przedstawicieli pana prezydenta, bo prawda jest taka, że na ostatniej komisji jeszcze nie mieliśmy tych informacji. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, będą dwa punkty, na które mam nadzieję przedstawiciele pana prezydenta odpowiedzą i poznamy wyjaśnienia. Z informacji, które mam od mieszkańców z ostatniej komisji, ci mieszkańcy byli zadowoleni, że kwestia współpracy jest ponad podziałami politycznymi. Proszę powiedzieć, dlaczego została powołana ta speckomisja, co było jej główną przyczyną? Komisja została powołana na wniosek mieszkańców Krakowa, którzy mieli problem z parkowaniem. Trwało to 2 lata, zanim zdążyli zebrać, to znaczy nie zdążyli, ale walczyli z miastem o swoje prawa. Zebrali ponad 7 czy 8 tysięcy podpisów. Rada Miasta przyjęła projekt, uchwaliliśmy, powstała speckomisja, odbyliśmy już kilka posiedzeń i okazało się na ostatnim posiedzeniu, że ZIKIT, który pracował nad strefą płatnego parkowania, był nieprzygotowany do rozmów. W związku z czym stwierdziliśmy, że nie dajemy im szansy na możliwość przygotowania się, tylko podajemy temat i zadajemy od razu pytania. I oczywiście po zakończeniu prac komisji sporządzimy raport, gdzie nastąpi gdzieś w okolicach października. Sytuacja jest poważna, mieszkańcy przychodzą na te spotkania, są idealnie przygotowani, stawiają zarzuty, ZIKIT nie odpowiada. My wysłuchamy tego, sprawdzimy, jak to jest od strony prawnej i raport sporządzimy, przekażemy panu prezydentowi. Można jeszcze dodatkowo powiedzieć, że wiele błędów popełniono w trakcie, czego według mojej opinii można to udowodnić. Jest kwestia uzgodnienia z konserwatorem malowania w strefie układu urbanistycznego, gdzie konserwator zabronił, a pomimo tego ZIKIT malował. I dodatkowo należy zaznaczyć, że ta sytuacja ma dalej miejsce, ponieważ dalej malują. Nie przerywają tego zadania. Przepraszam, były to wypowiedzi przedstawicieli Rady Miasta, radnych Rady Miasta Krakowa. Jak mówiliśmy z urzędu, nikt na nasz program się nie zjawił. Pan Piotr Zajęcki, kolejny nasz rozmówca z dzielnicy Dębniki. Panie Piotrze, tutaj tak przewijało się, że czujecie się w jakiś sposób konfliktowani. Przez kogo i kto z kim tu jest skonfliktowany? Jako przykład mogę podać rzecz następującą. Mieszkam w dzielnicy Dębniki, w której płatną strefę parkowania wprowadzono stosunkowo późno. Pomalowano znaki poziome, wyznaczono miejsca parkingowe i sytuacja znacznie się poprawiła. To znaczy zadowoleni byli wszyscy. Zarówno piesi, którzy mieli do dyspozycji w miarę szerokie ulice, chodniki w naszej dzielnicy, jak i mieszkańcy, którzy korzystają z samochodów, którzy nareszcie mieli gdzie zaparkować w pobliżu swoich domów, a również rowerzyści, którzy mogli spokojnie jeździć w obu kierunkach ruchu. Po zmianach, które zafundowały nam władze miasta, wydaje się, że chcą nas ze sobą skłócić. Otóż nastawiają przede wszystkim zarówno pieszych, jak i rowerzystów kontra właścicielom i użytkownikom samochodów. Twierdząc, że to właśnie ich nadmierna roszczeniowość i panoszenie się w mieście prowadzi do braku miejsca na naszych ulicach dla wszystkich. A na mojej ulicy wprowadzono zmianę następującą. Poprzednio dozwolone było parkowanie 2 kołami na chodniku, więc zarówno piesi, jak i poruszający się ulicą miejsca mieli wystarczająco.
Teraz nie wiadomo dlaczego, rzekomo dla poszerzenia miejsca dla pieszych, chociaż ci piesi, jak powiadam, miejsca mają do 3,5 metra na chodniku, zabroniono parkować na chodniku i wolno robić to wyłącznie na jezdni. W związku z czym zwężono pas ruchu w ten sposób, że można się poruszać tam tylko i wyłącznie w jednym kierunku, który to jeden kierunek ruchu wprowadzono. Skutek jest taki, że kiedy jedzie autobus, a jeszcze żeby było śmieszniej, naprzeciwko niego jedzie rowerzysta, to nie są w żaden sposób zmieścić się na tej jednej wspólnej jezdni, w związku z czym często rowerzysta musi, manewrując pomiędzy rowerami w sposób niebezpieczny, sprowadzać rower na chodnik, aby móc w ogóle tą naszą ulicę pokonać. Jest to niesprawiedliwe, jest to niezrozumiałe dla nas, jest to przede wszystkim sprzeczne z ideą władz miasta, które powinny godzić interesy różnych użytkowników naszych ulic, podczas gdy oni nas w sumie ze sobą chcą skonfliktować. Widać to szczególnie na mediach społecznościowych, gdzie padają ciężkie epitety i słowa ogólnie uważane za nieparlamentarne, zarówno pod naszym adresem, a być może zdarzają się również pod adresem strony przeciwnej. To jest powodowanie konfliktów zupełnie bez powodu. To jest również próba skłócenia nas jako mieszkańców ze względów politycznych, ponieważ przypisuje nam się czy jednej, czy drugiej stronie jakieś konkretne opcje polityczne, co zupełnie nie jest prawdą, ponieważ my jako ruch społeczny jednoczymy w swoich ramach wszystkie opcje polityczne, jakie można sobie w naszym kraju wyobrazić. Przeciwko temu stanowczo protestujemy. Protestujemy również przeciwko marnowaniu społecznych pieniędzy, ponieważ jak mówię, u mnie dość późno wprowadzono płatną strefę parkowania i wymalowano za nasze pieniądze linie parkingowe. Już zdążono je do tej pory zmazać, jako wprowadzone niewłaściwie, chociaż przez ponad 2 lata działały jako właściwe i pobierano w związku z tym pieniądze i pomalowano nowe. Ja się pytam, kto za to płaci? Kto płaci za tysiące słupków, które są stawiane zresztą za gęsto, ponieważ odległość pomiędzy słupkami ma wynosić 1,5 metra minimum. Natomiast najczęściej jest tak, że ona wynosi 1,5 metra, ale między osiami słupków, więc to świadczy o tym, że albo ten, kto zlecał takie wykonanie, nie zna się na elementarnych zasadach miernictwa i geometrii, albo ten, kto to wykonywał, a skutek jest taki, że postawiono kilkaset słupków zupełnie niepotrzebnie. Przeciwko temu właśnie protestujemy. Dziękuję. Mówił pan Piotr Zajęcki z Dębnik. Na zakończenie pani Agnieszka Gilarska, pełnomocnik Komitetu Mieszkańców Niconas, Beznas oraz Stare Podgórze. Pani Agnieszko, te epitety, ale też były groźby. Tak, ponieważ pojawiały się na oficjalnych stronach, w mediach społecznościowych ZIKIT-u, jak i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego pod naszym adresem nawet słowa rozstrzelać ich, czy powtórzmy im Barcelonę, właśnie tutaj to, co mąż mówił, staranujcie ich. Proszę Państwa, to jest niedopuszczalne. Myśmy w tej sprawie wystosowali oficjalną skargę do pana prezydenta Majchrowskiego, który tak naprawdę stwierdził, że nie ma tematu, ponieważ owszem, te komentarze zostały zdjęte, ale ja pytam, gdzie jest administrator? Natomiast miasto, władze miasta nie powinny w ten sposób wypuszczać komunikatów, że to jest grupka ludzi nawołująca do łamania prawa, bo to był oficjalny komunikat władz miasta, w tym wypadku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Takie posty powodują, że potem pojawiają się takie komentarze i komentarze zostały zdjęte dopiero po paru dniach. Proszę Państwa, to są groźby karalne, a pan prezydent nawet nas za to nie przeprosił. Oczekujemy tego i mamy nadzieję, że jeszcze raz podkreślę, nie będziemy pozwalać na to, żeby prawo było łamane. Nie będziemy pozwalać na to, aby w Krakowie dochodziło do takich jawnych nieprawidłowości wydatkowania publicznych pieniędzy, bo to są wspólne pieniądze. Jeżeli Państwo pozwolicie, to chcielibyśmy w imieniu tutaj mieszkańców bardzo gorąco podziękować jeszcze raz Telewizji Trwam, że zechcieliście Państwo przyjechać do nas odwiedzić i zająć się naszą sprawą i bardzo, naprawdę bardzo serdecznie za to dziękujemy.
Dziękuję. Również mówiła pani Agnieszka Skagilarska, pełnomocnik Komitetu Mieszkańców Nic o Nas Bez Nas oraz Stowarzyszenie Stare Podgórze. Gościmy w Krakowie, pięknym Krakowie. Mamy nadzieję, że ta sytuacja zostanie jak najszybciej unormowana po to, abyśmy mogli również i my, turyści tutaj w Krakowie, również czuć się dobrze. Z Krakowa żegnają się z państwem Gabriela Schroeder i Adam Ślusarski. Nic o nas bez nas.